Atak piątkowy ransomwarem WannaCry pokazał, że w dalszym ciągu w infrastrukturach krytycznych, w infrastrukturach firm jest mnóstwo komputerów, które są podatne na zagrożenia typu ransomware. Podatności wykorzystane przez to złośliwe oprogramowanie były już wcześniej znane. Czyli można było się przygotować na nie i można było te luki w systemach załatać, na przykład za pomocą rozwiązania IBM Big Fix. Natomiast w dalszym ciągu ewidentnie potrzebujemy również kłaść mnóstwo nacisku na edukację własnych pracowników i na sposoby zachowywania się w momencie, kiedy przychodzi złośliwy załącznik, czy w jaki sposób w ogóle zdroworozsądkowo traktować z wielkim brakiem zaufania wszystko, co przychodzi z sieci. Piątkowy atak był bardzo dobrze przygotowany. Był profesjonalnie przygotowany i wykorzystywał podatność, która była znana od kilku miesięcy i która nie została jeszcze, jak widać, w wielu firmach załatana. Dlatego też warto zawsze pamiętać, że stopień skomplikowania infrastruktury, z którą mamy do czynienia, stale rośnie. Innymi słowy, zarządzanie taką infrastrukturą jest coraz bardziej skomplikowane i człowiek, któremu nie damy odpowiednich narzędzi i nie wspomożemy go odpowiednią wiedzą i narzędziami, żeby się bronił przed tego typu zagrożeniami, nie da rady. Dlatego też ważne jest, żeby oprócz tego, żeby mieć bardzo dobrych pracowników, co nie wątpię na firmy mają, muszą mieć również wiedzę na czas, wtedy kiedy wystąpi atak, i narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. Siłą rzeczy są szacunki, że tylko 30-40% oprogramowania w ogóle ma jakieś łaty bezpieczeństwa. Pozostałe nie mają, także tam podatności w nich są. Dlatego trzeba mieć tutaj duży nacisk na edukację pracowników, żeby zminimalizować skutki tego typu zagrożeń. To jak z każdym zagrożeniem, najpierw zajmują się nim specjaliści, eksperci, przestępcy, a potem wraz z rozpowszechnieniem się danego zagrożenia, ono staje się coraz bardziej popularne. Ransomware jest tego najlepszym przykładem. Jeszcze 2-3 lata temu to były pojedyncze przypadki, pamiętamy wszystkie nazwy, tak samo jak z wirusami 20 lat temu było. Natomiast w tej chwili ransomware stał się po prostu popularny, stał się łatwym środkiem zarabiania pieniędzy, więc coraz więcej grup przestępczych i pojedynczych przestępców się tym zajmuje. Tak będzie z każdym zagrożeniem. Najpierw będzie robione przez profesjonalistów, z czasem będzie przechodziło przez inne grupy przestępców, aż będzie każdy nastolatek z dostępem do YouTube'a i informacją o tym, jak coś zrobić, będzie mógł to samemu napisać i zaszkodzić nawet w skali światowej firmom. Tak?